Kurier Warszawski. Uwaga, nowe podatki. W ostatnich tygodniach rząd zlecił szczegółową analizę krajowego zużycia energii elektrycznej. Stwierdzono, że mimo bardzo trudnej sytuacji naszych elektrowni, nadal ogromny odsetek obywateli szafuje elektrycznością na prawo i lewo. Rząd zawiadamia, że w celu zrefundowania strat budżetowych spowodowanych podobną rozrzutnością, wprowadza się z dniem 1 stycznia przyszłego roku akcyzę na żarówki tradycyjne i energooszczędne. Znak akcyzowy będzie nanoszony za pomocą grawerowania laserowego bezpośrednio na szkło. Obywatele mają obowiązek rejestracji i oznakowania wszystkich posiadanych źródeł światła elektrycznego nie później niż do 15 grudnia bieżącego roku oraz wniesienia stosownych opłat. Po wejściu w życie nowego prawa używanie żarówek bez znaków akcyzy będzie traktowane jako przestępstwo gospodarcze. Zarazem informujemy, że pogłoski o rzekomym objęciu akcyzą także nafty, świec i zapałek są całkowicie bezpodstawne. Kurier Warszawski. Gorąco pod Sejmem. Około 10 tysięcy mieszkańców Warszawy i okolicznych gmin pikietowało pod Sejmem, żądając zniesienia wprowadzonych w ubiegłym tygodniu opłat za zbiórkę chrustu w parkach, na nieużytkach i w lasach państwowych. Zebrani wyrażali swe żądania w sposób dalece skandaliczny, jako argument podnosząc, że zbieranie chrustu nie było zakazane nawet za Hitlera i Stalina. Ponieważ manifestacja przeciągnęła się do godzin popołudniowych, a posłowie po pracowicie spędzonym poranku chcieli udać się na zasłużony obiad, policja po konsultacji ze Strażą Marszałkowską użyła pałek szturmowych oraz armatek wodnych, by rozproszyć tłum. Zatrzymano 120 warchołów. Przypominamy, chrust jest w pełni ekologicznym substytutem węgla lub drewna opałowego. Rząd patrzy na zbieraczy z pełną życzliwością. Zbiórka chrustu w lasach państwowych jest nadal całkowicie legalna, pod warunkiem wykupienia licencji zbieracza. Licencję wprowadzono wyłącznie dla zapobieżenia niekontrolowanej, rabunkowej eksploatacji zasobów. Wstęp do większości lasów państwowych pozostaje zabroniony tylko z uwagi na utrzymującą Tygodnik Pomorski. Poparzenia w łebie. W ubiegłym tygodniu około 20 osób hospitalizowano w szpitalu w Łebie z objawami ciężkiego poparzenia. Po ostatnich sztormach spacerujący brzegiem morza parokrotnie znajdowali bryłki miodowo-brązowej substancji wyglądem przypominającej bursztyn. Największe były rozmiarów orzecha włoskiego. Jak się jednak po nie w czasie okazało, nie był to poszukiwany minerał, a skrystalizowany po wierzchu biały fosfor. Ukryty w kieszeniach nagrzewał się od ciepła ludzkiego ciała i osiągnąwszy odpowiednią temperaturę dokonywał samozapłonu. Największy pechowiec stracił w ten sposób auto. Nagłego pożaru, który wybuchł w bagażniku Mercedesa, nie dało się ugasić. Temperatura płonącego fosforu przekracza 1300 stopni Celsjusza. Wedle źródeł wojskowych na dnie morza zalegają jeszcze dziesiątki ton tej substancji pochodzących z niemieckiej broni chemicznej, zatopionej tu przez aliantów po zakończeniu działań wojennych. Ozdrowieńcy zostali ukarani przez Urząd Skarbowy grzywnami za próbę pozyskania bursztynu bez wniesienia opłat licencyjnych. Goniec krakowski. Wpadka przemytników. Funkcjonariusze służby celnej lotniska Cargo na Balicach udaremnili dziś próbę wwozu 2 ton steryny ukrytych w workach z mieszanką suszy ziołowych. Transport przyszedł z Ukrainy, a odbiorcą końcowym miała być hurtownia artykułów ze zdrową żywnością. Prezes firmy twierdził wprawdzie, że nie wiedział nic o szmuglu, ale rewizja w pomieszczeniach jego firmy ujawniła urządzenia do odlewania świec, jak również około 2000 sztuk pudełek gotowego produktu. Na świecach wytłoczono fałszywe numery i znaki akcyzy. Nie wiadomo, dokąd ostatecznie miał trafić trefny towar. Policja skarbowa nie wyklucza kolejnych aresztowań. Zatrzymanym pracownikom i kierownikowi zakładu grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Wieści płockie i łomżyńskie. Porządki na składowisku. Wedle informacji naszego korespondenta, w ubiegłym tygodniu administrację terenem składowiska odpadów promieniotwórczych w Różanie przejęło wojsko. Ochroniarze, będący pracownikami agencji zawiadującej dotychczas terenem, zostali aresztowani. Wojsko prowadzi prace inwentaryzacyjne i zabezpieczające. Jak powszechnie wiadomo, stan zabezpieczeń składowiska od lat był opłakany. Ze stalowego ogrodzenia długości przeszło kilometra, tzw. złomiarze ukradli ponad 30%. Okazuje się, że za cichym przyzwoleniem ochrony na terenie składowiska wypasano kozy oraz wycinano trawę.
trawę na pasze dla królików. Wojsko odnotowało lekkie skażenie wód gruntowych. Fakt ten był z pewnością znany poprzednim gospodarzom obiektu. Mimo to wody ze studni używano do podlewania. W dwóch kazamatach wykryto uprawy maku lekarskiego. Specjalistów szczególnie niepokoi stan stalowych beczek, w których składowane są niebezpieczne substancje. Odpady zwożono tu od lat 60. XX wieku. Część zamurowano w podziemnych pomieszczeniach fortu, część ustawiono w drewnianych fosach, zasypano piaskiem i pokryto wylewką betonową. Podejrzewa się, że przez 50-80 lat pojemniki te uległy daleko posuniętej korozji. Turbo Express. Nowy, groźny narkotyk. Policja w ciągu ostatnich tygodni kilkakrotnie aresztowała dealerów oferujących klientom nowy syntetyczny narkotyk z grupy opiatów. Środek rozprowadzany jest pod nazwą Adam lub Adamek. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od słowa adamantium, oznaczającego fikcyjny, niezniszczalny metal używany przez komiksowych superbohaterów. Wedle ostrzeżeń ludzi zawodowo zajmujących się uzależnieniami, nowa substancja działa wielokrotnie silniej niż heroina. Powoduje długotrwały szok morfinowy, specyficzny błogostan połączony, co nietypowe dla opiatów, ze znacznym pobudzeniem psychoruchowym. Naćpany nie odczuwa w tym czasie bólu ani strachu, zatraca instynkt samozachowawczy. Czas działania środka wynosi kilkanaście godzin, co szczególnie niepokojące, dealerzy oferują go w cenie nieznacznie przewyższającej cenę marihuany, co wskazuje, że albo koszt produkcji jest bardzo niski, albo dysponują znacznymi zapasami. Istnienie podobnych substancji sygnalizował wywiad ukraiński. Wedle ich informacji środkiem o identycznym lub zbliżonym działaniu szprycowani byli przed akcjami na froncie komandosi Federacji Rosyjskiej. Walczyłem z takimi żołnierzami, broniąc Kijowa, opowiada redaktor porucznik Michał K. z sił ATO. Mówiliśmy o nich cyborgi albo zombie. Można do nich strzelać, nie czują bólu, nawet ciężko ranni prą do przodu z błazeńskim uśmiechem na twarzy. Nie czują też strachu. Widziałem to kilka razy. Biegli w stronę naszych pozycji po polu minowym. Śmierć kolegów rozrywanych na strzępy ignorowali. Łapali gołymi rękoma za zasieki podpięte do prądu. Jeden zginął, bo był przekonany, że przeskoczy 10-metrowy rów. Inny nie zauważył, że wnętrzności uciekają mu z rozerwanego odłamkiem brzucha. Wzięliśmy do niewoli dwóch. Po wytrzeźwieniu niewiele pamiętali. Wedle szacunków stołecznej policji liczba uzależnionych od twardych narkotyków wynosi około 5% mieszkańców stolicy. Dzwon na trwogę. Tygodnik katolicki. Szatańska pieczęć. Wedle informacji naszej redakcji, w ciągu ostatniego kwartału na terenie naszego kraju doszło do kradzieży 173 posągów przedstawiających świętego Jana Pawła II. Sądzono dotąd, że posągi wykonane przeważnie z metali kolorowych padają łupem złomiarzy lub niepowiązanych ze sobą grupek fanatycznych antyklerykałów. Gdy jednak dokonaliśmy w redakcji naniesienia miejsc kradzieży na mapę kraju, spostrzegliśmy, że nie są one przypadkowe. Miejscowości układały się w wyraźne linie biegnące przez dziesiątki kilometrów i przecinające się pod różnymi kątami. Ich przedłużenie pozwoliło odkryć plan zagadkowych rabusiów. Łącząc liniami miejscowości, w których doszło do kradzieży lub ich próby, uzyskujemy obraz gigantycznej pięcioramiennej gwiazdy o ramionach długości przeszło 200 km. Przypuszczać należy, że ta specyficzna próba wyrysowania na mapie naszego kraju wielkiego pentagramu jest dziełem zorganizowanej grupy radykalnych komunistów lub co gorsza satanistów. Ostrzegliśmy miejscowości i parafie, które mogły paść ofiarą złoczyńców. Wedle docierających sygnałów, dzięki czujności społeczności lokalnych, udaremniono kolejne 18 kradzieży. Nie zdołano jednak ująć sprawców. Redakcyjne śledztwo trwa.